Widzowie, chciałem się z wami podzielić moimi doświadczeniami ze szkolenia pod tytułem Materiały wybuchowe do użytku cywilnego, które to szkolenie przeszedłem w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W zeszłym tygodniu. Było to szkolenie, które normalnie jest realizowane w formie bezpośrednich wykładów, natomiast oczywiście ze względu na stan pandemii organizowane było w formie seminariów online. Jedynie egzamin był w formie no, bezpośredniej, bezpośredniego wizyty i egzaminu ustnego przed komisją egzaminacyjną. Co to jest w ogóle dla, za szkolenie i dlaczego zdecydowałem się na jego ukończenie? Otóż jest to normowane aktami prawnymi, czyli w szczególności ustawą o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. Jest to wymagany element dopuszczenia osoby czy też przedsiębiorcy do wykonywania pewnych czynności związanych z materiałami wybuchowymi. Mianowicie są to cztery takie zasadnicze obszary. To są pokazy pirotechniczne, oczyszczanie, e, oczyszczanie terenu z niewybuchów czy niewypałów, e, badania materiałów e, wybuchowych e, i wytwarzanie materiałów wybuchowych. Czy e, jeszcze chyba. Wytwarzanie, nie wiem czy, nie pamiętam czy to była ta sama kategoria, czy to była osobna kategoria, w każdym razie wykorzystywanie materiałów wybuchowych w produkcji. Tutaj coś śmieszniejsze, na przykład w przemyśle farmaceutycznym wykorzystywana jest odczulona nitroceluloza, która w pewnych formach również jest uznawana za... Materiał wybuchowy i, i wymaga przejścia tego szkolenia. Także zupełnie przypadkowo na szkoleniu były ze mną osoby, które pracują czy też zamierzają robić tego typu czynności w farmacji. Co to jest za szkolenie i w ogóle na czym ono polega? Ono składa się z serii wykładów. Prowadzą je praktycy. Ja akurat przechodziłem je w Witu, czyli Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Chyba niepoprawnie czasami zwany, albo może kiedyś się zwał Instytut Techniki Uzbrojenia. Jest to zasadniczo jednostka wojskowa, to jest, wojsko to jest jednostka, która geograficznie przylega do poligonów zielonce. Tam jest e, chyba Brygada Pancerna, zdaje się, jeszcze od drugiej strony, gdzieś tam od, od, od wesołej. E, dysponują własnym poligonem. Nie jest to największy poligon w kraju, natomiast jest to zdecydowanie obiekt, na którym e, duże próby wybuchowe mogą być przeprowadzane. E, są jeszcze e, inne jednostki, które prowadzą tego typu szkolenia. To jest Instytut Chemii Organicznej. E, Prowadzi to jeszcze taka prywatna firma Jakusz. Niestety nic nie byłem w stanie w Google wyszukać na temat jakości czy też kontentu tych szkoleń, które oni prowadzą. I o ile mi się dobrze wydaje, w zakresie materiałów stosowanych w górnictwie, e, gdzieś tam te instytuty czy urzędy górnicze. Nie znam niestety struktury tych. Tych, tych górniczych jednostek, ale w każdym razie, jeszcze chyba w ich strukturach, w tych strukturach górniczych y, są jakieś jednostki uprawnione do przeprowadzania tego typu szkoleń. E, szkolenie kończy się obowiązkowo egzaminem przed komisją. Jest to egzamin, e, no niestety ustny, co oczywiście u mnie powodowało jakiś tam podniesiony poziom stresu, bo no przy egzaminach pisemnych jednak człowiek zawsze ma trochę więcej yy, chwili na jakąś zadumę, czy też yy, jego zakłopotanie jakimś tematem yy, jakby nie jest w bezpośredni sposób widoczne, yy, no bo komisja oczywiście nie tylko merytorycznie, Odbiera odpowiedzi na pytania, ale, ale również kandydata obserwuje, i, i kandydat swoim, że tak powiem, zachowaniem na pewno wywiera na nich jakieś tam określone wrażenie. Co się znajduje w samym szkoleniu i co się znalazło w egzaminie? Otóż mam przed sobą materiały z tego szkolenia. Tutaj jest bardzo dużo takich podstaw, nazwijmy to, prawno-teoretycznych, czyli po pierwsze. Klasyfikacja materiałów wybuchowych, jak dzielimy materiały wybuchowe, tak, czyli mamy, mamy te podziały: materiały inicjujące, kruszące, e, materiały miotające, mieszaniny pirotechniczne, e, różne inne rzeczy. Jest bardzo, bardzo dużo, duża część dotycząca przepisów e, związanych z przechowywaniem i transportem materiałów pirotechnicznych. Także jeżeli macie jakieś tło, na przykład z transportem Ewentualnie z lotnictwem, i robiliście jakieś szkolenia z zakresu ADR-u, czyli przewozu materiałów niebezpiecznych, to, to to na pewno będą dla was tematy znajome, duży dział dotyczący znakowania, pakowania tych materiałów. No i oczywiście ogromne działy dotyczące bezpieczeństwa pracy z takimi materiałami. Zagrożenia jakie niosą ze sobą zarówno same w sobie materiały, jak i konkretne wyroby, które mogą je zawierać. Czyli np. przy rozminowaniu jakieś tam rodzaje granatów, pocisków moździerzowych pocisków wypełnianych materiałem kruszącym, rodzaje zapalników, jakie są zagrożenia wynikające na przykład z korozji ich elementów, które z nich powiedzmy nadają się do podniesienia i do wywożenia do miejsca utylizacji, a które z nich należy niszczyć na miejscu znalezienia ze względu na to, że ich podniesienie po prostu może być zbyt niebezpieczne. Także tego typu tematykę, jeżeli ktoś robiłby takie szkolenie z zakresu oczyszczania, to na pewno praktycy, którzy tam wykładają, na pewno są w stanie przekazać bardzo dużo wartościowej, interesującej wiedzy. Również osoby, które planowałyby popełnienie takiego szkolenia ze względu na przeprowadzanie pokazów pirotechnicznych. Tutaj również są y, ludzie, którzy mają sporą praktykę w, w tym zakresie. Y, tutaj największy nacisk oczywiście kładziony jest na bezpieczeństwo, czyli strefy bezpieczeństwa, y, rodzaje zastosowanych materiałów, y, y, zastosowane y, zabezpieczenia. No przy wyburzeniach również jest oczywiście bardzo duży dział dotyczący zabezpieczania, jakby środowiska i ludzi przed skutkami wybuchu, czyli falą, odarzeniową, skutkami termicznymi, chemicznymi, ewentualnie odłamkami itd. itd. Tego wszystkiego można się dowiedzieć. No, i pyta powstaje pytanie, po co mi, czyli, czyli osoby zajmujące się badaniem na co dzień pojazdów samochodowych i ich części po wypadkach, po zdarzeniach, do czego mi potrzebne może być takie szkolenie? Otóż w swojej praktyce dosyć często spotykam się, coraz częściej niestety, z regenerowanymi, czy też w niedozwolony sposób naprawianymi elementami układów poduszek powietrznych układów zabezpieczeń poduszek powietrznych zaraz ktoś mi powie że to nie jest poduszka powietrzna tylko gazowa a ja mu powiem wypchaj się dlatego że to jest kalka angielskiego słowa airbag jest ona powszechnie zrozumiałym przez ogół i ogół i laików terminem i ja jakby nie poddaję się tej presji i nawet w sądzie nawet w opiniach sądowych piszę poduszka Powietrzna, a nie gazowa, ponieważ jest to termin powszechnie zrozumiały. Także te układy poduszek powietrznych, napinacze, pirotechniczne napinacze pasów, pirotechniczne odłączniki akumulatora, pirotechniczne aktuatory, które podnoszą maskę w przypadku kolizji z pieszym. Także, jak widzicie, w samochodzie tej pirotechniki jest dosyć sporo. Um, ona w większości jest zakwalifikowana jako takie, nazwijmy to, urządzenia pirotechniczne takiej najniższej, najmniej zagrażającej y, ludziom klasy. Natomiast Natomiast problem polega na tym, że, że jest coraz większy napływ spraw, w których tego typu elementy są w niedozwolony sposób modyfikowane. Rozporządzenie ministra infrastruktury wraz z odpowiednimi załącznikami wprost zabrania montażu w samochodzie elementu układu airbag, który był naprawiany, regenerowany, modyfikowany, otwierany, czy w jakikolwiek sposób nie jest fabrycznym elementem pochodzącym od producenta. Natomiast no, operują na naszym rynku firmy, które no, robią całkiem dobry biznes na, na, na sprzedaży tego typu elementów czy, czy wykonywaniu tego typu usług. Niestety, z, mojej, z mojego doświadczenia wynika, że te elementy niestety nie są naprawiane w sposób właściwy, nie powodują u ludzi. Obrażenia, oparzenia, przepalenia powłok poduszek gazowych. Miałem przykład eksplozji obudowy napinacza. Po prostu znalowa obudowa została rozerwana niczym, niczym granat, po prostu z odłamkowaniem, z rozrzuceniem odłamków, które pocięły tapicerkę, pocięły, po, pocięły jakieś elementy w samochodzie, także wyglądało to dosyć dramatycznie są poparzenia, są pożary no, opiniowałem do sprawy w której człowiek uczestniczył w stosunkowo niewielkim wypadku czy też kolizji bardziej, która sama w sobie mu niespecjalnie zagrażała, ale uruchomiła mu się poduszka, która była wcześniej napełniona jakimś niewiadomym materiałem, nie wiadomo czy to był proch z fajerwerków czy to był prostrzelniczy, czy to był jakiś inny materiał, w każdym razie doznał poparzeń konieczności przeszczepów, y, utrata czy, czy, czy uszkodzenie wzroku. No, bardzo przykre różne historie, y, z którymi organy procesowe coraz częściej się y, do mnie, czy, czy do mnie do jako, jako dobiegłego czy do firmy się zwracają, I, i w związku z tym, że chcielibyśmy w sposób bardziej systematyczny i taki nazwijmy to naukowy nieco podchodzić, nie, niż tylko organoleptycznie, że stwierdzamy, że powłoka została przepalona zbyt wysoką temperaturą, no chcielibyśmy posiadać możliwość zbadania tych materiałów, e, sprawdzenia jakie one mają własności, jak szybko się spalają, jakie wytwarzają ciśnienia, a to, jak się pewnie domyślacie, ci z Was, którzy oglądają mój kanał. E, w tym zakresie nazwijmy to strzeleckim, to są częściowo zagadnienia, które w pewien sposób nakładają się na tematykę, którą zajmuję się hobbystycznie, czy też w zakresie tej mojej działalności nazwijmy to sportowej, czyli elaboracji amunicji do celów sportowych i do broni kolekcjonerskiej, czyli do rzadkich, rzadszych przy egzemplarzy broni, do których nabycie amunicji fabrycznej może być kłopotliwe. Także y, pomyślałem sobie, że, że, te dwie, że te dwa obszary nachodzą na siebie na tyle, y, że warto jest w takie szkolenie zainwestować. Ono nie jest tanie, bo to z, wraz z egzaminem to jest około 3800 zł. Natomiast, y, oczywiście, jeżeli ktoś planuje y, z użyciem tej wiedzy prowadzić jakąś y, zarobkową działalność, to, to myślę, że nie jest to tak naprawdę jakaś kwota ogromna. No, no, ja z, nie mogę tego porównać ze szkoleniami, które są prowadzone czy w, w Instytucie Chemii Organicznej, czy, czy w firmach prywatnych, czy, czy w górnictwie. Natomiast to, co mi się podobało najbardziej w, w całym tym programie szkolenia. To jest to, że yy, no, spędziłem trochę czasu z ludźmi, którzy faktycznie na co dzień przeprowadzają te czynności, strzelają rzeczami na poligonie, zajmują się rozminowaniem, zajmują się unieszkodliwianiem materiałów wybuchowych i gotowych wyrobów je zawierających, także także naprawdę spora praktyczna wiedza. No ja muszę się przyznać, że mój ojciec jest saperem po, wykształconym po Wojskowej Akademii Technicznej i aktywnie pracował w tym zawodzie przez lat wiele. Więc, więc troszeczkę troszeczkę jakby no nie wiem, może w genach mi zostało takich takiego powinowactwa do tej tematyki, natomiast zdecydowanie chciałbym tą wiedzę stosować komercyjnie i jeżeli ktoś z Was miałby taki plan, to na pewno takie szkolenie w wit warto jest ukończyć. Jeżeli chodzi o sam egzamin, on ma formę ustną takiej, nazwijmy to, swobodnej rozmowy, swobodnej wypowiedzi, Komisja egzaminacyjna w moim przypadku składała się z trzech osób. To byli częściowo pracownicy naukowi VAT-u, a częściowo ludzie, którzy pracują w Instytucie Uzbrojenia. No i egzamin był trudny, co tu dużo mówić. Ja, pomimo tego, że spędziłem parę nocek na wkuwaniu materiału, czytaniu ustaw, przeglądaniu sobie materiałów szkoleniowych, ponieważ tam w międzyczasie wyświetlono nam kilkaset slajdów rozmaitych prezentacji, no to jakby było co czytać i było, było co analizować. No koniec końców okazało się, że nie byłem przygotowany tak dobrze, jak przygotowany być powinienem, ponieważ komisja no, je na jednym pytaniu, które no, właściwie w tej chwili powtarzam sobie, że w sumie to było oczywiste, że ja powinienem to wiedzieć. Tam chodziło o sposób oznaczania. Tej pirotechniki samochodowej i skąd biorą się pewne oznaczenia na, na etykietach czy na, czy na tabliczkach znamionowych tych urządzeń. Ja tego nie wiedziałem, wprost się do tego przyznaję. Natomiast no, wygląda na to, że na pozostałe pytania odpowiedziałem w sposób na tyle wystarczający, że komisja zadecydowała, że egzamin zdałem z rezultatem pozytywnym. Dalej będę oczekiwał na, na wydanie zaświadczenia o przeprowadzeniu tego szkolenia, ponieważ to jest, to jest oficjalny, przewidziany w ustawie dokument. No i potem muszę wystąpić jeszcze o opinię dotyczącą warunków prowadzenia takiej działalności, zabezpieczenia jej w odpowiedni sposób z punktu widzenia czy prawa pracy, czy, czy przepisów przeciwpożarowych. Nie są to wielkie koszty, ponieważ tam za, za, chyba za, za wydanie tego. Tej, tej zgody wojewoda pobiera pewnie z 80 zł. Także w sumie to szkolenie to jest największy taki kosztowy element. No nie, opinia jeszcze może trochę kosztować, e, która może być do tego potrzebna, jest potrzebna. E, także jeżeli ktoś z Was planowałby karierę, czy to w wyburzeniach, czy, e, czy w pokazach pirotechnicznych typu fajerwerki, e, no to, to na pewno ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że szkolenie w wit Prawdopodobnie warte jest tych pieniędzy, które za nie zapłaciłem, głównie z tego powodu, że po prostu jest prowadzone przez praktyków i, 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 i to widać. I to jest wiedza, która jest przekazana w sposób taki, e, jakby bardzo powiązany z rzeczywistością, co nie zawsze w różnych szkoleniach jest regułą. Czasami. Przeteoretyzowane szkolenia zostawiają, że tak powiem, szkolonego jeszcze bardziej skołowanego niż był przed nim. Tak w tym przypadku się nie stało, także ja ze swojej strony szkolenie tak zwane MWC, czyli materiały wybuchowe do użytku cywilnego w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia jak najbardziej mogę polecić. Cześć na razie.